Cześć! Witajcie na kanale Kochamy Zabawki. A ze mną dzisiaj jest Natalka oraz Adrian i przygotowaliśmy dla Was fantastyczną, kultową grę. Jaką? Państwa Miasta. Państwa Miasta! Zazwyczaj graliśmy w takie gry planszowe, a tutaj mamy wersję elektroniczną. Jest fantastyczna i za chwileczkę sobie w nią zagramy. Tak prezentuje się nasz cały sprzęt Państwa Miasta. Tutaj mamy tą elektroniczną wersję. Oczywiście do tego mamy dołączone co? Karty. Karty. No i na przykład musimy wylosować jakąś kartę. Może wezmę jakąś stąd i tu na przykład są owoce lub warzywa. A następnie musimy tą kartę przyłożyć tutaj, włączyć w ogóle naszą grę. O! I za chwileczkę maszyna powie nam, na jaką literę mamy na przykład wymyślić jakiś owoc czy warzywo, prawda? Tak. Tylko spójrzmy, może to w drugą stronę trzeba przyłożyć. Okej, okay, poczekajcie. Zaraz nam pewnie powie. Na S. Warzywo albo owoc. Seler. A, dobra. No i właśnie na tej zasadzie to polega. No więc co, zaczynamy? Tak. Ale jeszcze bardzo ważne, musimy sobie wybrać jakiś kolor, ponieważ zobaczcie, na tej planszy jest mnóstwo kolorów. Jest niebieski, fioletowy, jak jeszcze? Pomarańczowy, czerwony, jasnozielony i ciemnozielony. Tak, i teraz, kiedy wybierzemy dla siebie kolory, to wtedy ta osoba przyciska swój przycisk na danym kolorze i wtedy wiadomo, że ma pierwszeństwo. Więc ja wybieram sobie kolor pomarańczowy. A ja fioletowy. A ty? Dobrze, czyli ja mam pomarańczowy, ty masz fioletowy, a ty masz czerwony. No to zaczynamy. No to najpierw musimy wylosować kartę. Kto losuje? Natalka czy Adrian? Adrian. Okej, okay, Adrian, losuj. I połóż kartę tutaj, w drugą stronę. I mamy części ciała. Ciekawa jestem, jaka litera to będzie. Głowa. Bardzo dobrze. Ja nie powiem, o czym pomyślałam. Dobra, okej, okay, to odkładamy w takim razie kartę. Jest dla Ciebie. Yeah. No i teraz będziesz Ty, Natalka, dobra, losowała. Proszę. Ja wylosowałam zwierzę. Dobra. Na literę. Okej. Okay. Musimy się skupić, bo Adi nas prześcignie. Tygrys. Wow, on jest świetny. No, twoja dobrze. Karta. Nie jestem pod wrażeniem. Okej, okay, dobra. Teraz ja. Teraz ja. Dobra. O, dobra, to teraz ja. O, ciekawe, co tu będzie. Część garderoby. Część garderoby. Może my tutaj wygramy. O. Wylosowana litera to K. Wiesz? Nie, ja nic ja wiem. Nie. Ja nie, wiem, to mi się nacisnęłeś. Nie, to mi się przypadkiem nacisło. A, to ja wiem, to ja liczy. To wolę za mnie. To ja odpowiadam kapelusz. Moja karta. A dobra, ja dwie. Ty masz dwie, ja mam jedną, a Natalia jeszcze na ciebie, wiesz, kolejną. No to losujemy kolejną kartę. Natalia, proszę, wylosuj. Ja sobie wylosuję. Dobrze, i połóż ją tutaj. Imię męskie. No dobra, no to uwaga. Wielkie skupienie. To... Z... No, no, Adrian, wiesz? Ciekawe, czy można tutaj jeszcze raz nacisnąć, jak ktoś wie. Dobra, to ja spróbuję. Nie można. Ach, nie można! No to słuchajcie, to jeszcze raz przyłożymy w takim razie tę samą kartę. I uwaga. Wylosowana litera to D. D. Twoje. Darek. Bardzo dobrze, brawo, okej. Okay. To w takim razie teraz ja losuję kolejną kartę i zakładam ją tutaj. Postać z bajki. Teraz odpowiadamy tylko jak wiemy, ok? Eryk! Ha! Jest z takich domisiów. Kojarzycie bajkę? Tak. A właśnie, moja karta. Dobra, no to losuj, Adrian. I mamy... Tytuł filmu. O, i może być też tytuł bajki. Dobra. Animowanej bajki, no. Ry... O Jezu! R! Bajka na R. Nie wiem. R. Albo film. Nie wiem. To nie tylko wiem. Masz się zmieni literę. Tak. To, nie, nie, nie. Nie. To się zmieni zaraz, wiesz? To się samo zmienia. To się samo zmienia, no. Wylosowana litera to M. My. My. Magda. Jaka Magda? Nie. Nie, to...
to nie jest tytuł. Ona jak tam ma? Kuchenne rewolucje. Magda Gessler. Ale nie, bo to jest imię, a ma być tytuł filmu. No ale to też jest nie, tak. Ale słuchaj, bo Magda Gessler. Bo Magda Gessler to prowadzi ten. No tak. A Kuchenne rewolucje to się nazywa, wiesz, to jest tytuł, a Magda Gessler to ma tak na imię. Adrian nas rozbawił, to teraz dobra, weźmy i jeszcze raz, dawajcie, do skutku, dobra, no. No. Wylosowana litera to Ży? No le... Nie wiem. Z Ży. Ja nie znam żadnego filmu na Ży, nie ma takiego. Chyba nie ma. Życie, tak! Życie, był kiedyś taki, a, taka gra bajka. A, gra teraz. Kojarzycie tego takiego pana w taką długą brodę? Tak, tak, życie? Tak, ja. Jest teraz też taka bajka jeszcze. Życie, jest. Że tam organizm człowieka. No to teraz kolejną kartę losuje Adrian. Proszę bardzo, wylosuj. Mhm. I połóż ją tutaj. Co my tutaj mamy? Imię damskie. To będzie okay, łatwe. Dobra. Halina! Czekaj, a kogo świeci? Zielony! Dobra, brawo! Halina, ekstra! Hania, Halina, to są to same. No, dobra, to odkładasz dla siebie kartę. A ja muszę przeprowadzić na zielony. To nic, to nic, to teraz ja losuję, uwaga. To była moja, Hania. Ja losuję kartę i mam piosenkarz. Dobra, piosenkarz, no, 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 to będzie ciekawe. Wylosowana litera to N. Margaret. Brawo! Super, karta twoja! Piosenkarz, a nie piosenkarka. Ale wiesz co, to jest... Żadna różnica. No, piosenkarz, piosenkarka może być. Okej, okay. No to teraz kto losuje? Natalka. No. To ja wybieram tu. Dobra, którą i wybierasz? Potrawa lub napój. Uuu, dobra, to jedziemy. No i... Indyk. No, bardzo ładnie, super, wow, jesteście świetni, oho, dobra, to teraz ja i mam owoc lub warzywo, dobra, no, jaka litera? Jakie? U. Ja nie słyszałem. U. P. U. Dobra, ale czekajcie, czekajcie, u, na u, warzywo lub owoc. Na u. Nie, nie ma chyba takiego. Nie ma. To niech się zmieni. Dobrze, no to zmieniamy. To jeszcze raz. Hops. I poczekajcie, co mamy za literkę? Wylosowana litera to A. Moje czy kogo? Arbus. Tak. Nie, moje. Nie, twoje. Arbus. Dobrze, Arbus. No. A ja miałam, chciałam powiedzieć Agres. Też dobrze by było, no. No okej, to gramy dalej. Jak na razie Wam się podoba ta gra? Fajnie. Super jest, prawda? Tak. No to teraz ja losuję i wybieram kartę. Co my tu mamy? Aktor. Aktor. Okej. Albo aktorka oczywiście. Aktor, aktorka. Wylosowana litera to J. Joanna Krupa. Huu, dobra, ona występuje 4, w show. 4. Dobra, okej. Teraz ja wylosuję. To losuj, proszę. No, którą bierzesz? Hopsa. I sportowiec. Wow, dobra, no, to jest trudniejsze chyba, okej, okay, zobaczmy. Wylosowana litera to P. Piłkarz. P. Dobrze. Piłkarz. Sportowiec, piłkarz, okej, okay, bardzo dobrze, niech będzie. To teraz Natalka, kto losuje? A mogę ja wylosować? Proszę bardzo. A mogę ja. To najpierw Natalka, potem dobra. Adrian, okej? Okay? Co my tu mamy? Pisarz lub poeta. Okej, okay. Dobra, no. Wylosowana litera to O. O? Nie, w ogóle nie, znam. Nie zaczyna się na O. O. Nie, nie mam pojęcia. Jeszcze drugą literę wybieram. Dobra, to dawaj. Na O. Wylosowana litera to S. S. Nie, słuchajcie, to jest za trudne. Idziemy kolejną kartę. Ja przykładam na przykład to. Zawód. O, zawód. No, łatwiej się już. Dobra. No. My? Malarz. My. M, malarz. Aha. A to na Y, na L. A ja dobrze zrozumiałam. I mam kolejną kartę. To jedziemy. 5 do 5. Adrian, teraz rysujesz. Serial TV. I okay. Serial musi być. Oglądacie seriale? Wylosowana litera to Ł. Ł? Nie ma serialu na Ł. Zmieniamy literkę? Zmieniamy. Nie.
A znałeś na ły? Nie. A ja sobie, że nie. Okej, dobra, no. Wylosowana litera to A. A, serial. A. Zmieniam literkę? Nie. Poczekaj, nie, dobra, no to okej, poczekamy jeszcze chwilę. A. A. No nie, chyba nie ma serialu na A, ale poczekaj, ona się powinna zmienić zaraz. Ale pomyślmy jeszcze chwilę na A. A. Dobra. D. 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 Też nie. Detektywi. Jest taki serial, no, tam to takie wiecie, nie? Że tam są detektywi, oni coś tam szukają, kogoś tego. No dobra, no to chyba kończymy i podsumowanie robimy. No to robimy podsumowanie i zaraz się dowiemy, kto wygrał. Natalka, Adrian czy Emilka? No to uwaga, kto pierwszy liczy? Ja. Natalka. Ja albo mam... ty. No, ile masz? Cztery. Cztery, a ty? Pięć. A ja? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uuu, wygrałam! No to wychodzi, że wygrałam. Fajnie, ale piąteczka, świetnie się spisaliście. Byliście naprawdę dobrymi przeciwnikami. No i co? Powiedzcie mi, jak ta gra Wam się spodobała? Też jest tak, że trzeba na czas odpowiadać i wtedy mniej się jakby myśli, bo nie wiadomo. No, bo musimy szybko odpowiadać, bo może na przykład być Adrian szybszy od nas. Jak udowodnił to kilka razy, że wiedział od razu, nie? No. I pok! Adrian, a jak Tobie się ta gra podoba? No fajna. Fajna, prawda? Jakie najtrudniejsze było dla Was pytanie? Dla mnie najtrudniejsze był piosenkarz. Piosenkarz. Aktor. Albo jakiś zespół muzyczny. Okej, czyli bardziej oglądacie jakieś bajki, na przykład Disney Channel, coś takiego, tak? No, to nie było łatwe. Ja trochę więcej seriali oglądam, więc miałam tutaj większe pole do popisu. Okej, no dobrze. Bardzo jesteśmy ciekawi, kochani, jak Wam ta gra się spodobała. Jak zawsze były takie zwykłe plansze, a tutaj mamy wersję elektroniczną, jest ona ekstra i ja jestem osobiście zachwycona. Ja też. Mi się bardzo podobała, naprawdę. I chętnie kupię taką grę i naprawdę będę grała ze znajomymi i z przyjaciółmi codziennie. No i Wy oczywiście napiszcie to w komentarzach, czy Wam się spodobała, prawda? A jak tak, to jaka karta była najtrudniejsza? Właśnie, jaka dla Was była karta najtrudniejsza albo najłatwiejsza, na którą byście od razu znali odpowiedź? No właśnie. Oczywiście zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki i dajcie lajka, czyli łapkę w górę. I słuchajcie, jak będzie tutaj pod tym filmikiem 700 lajków... 800. 800 lajków niech będzie. Dobra, przebijamy wyżej. 800 lajków, to zagramy w kolejną grę, fantastyczną grę i nawet możecie dać jakiś fajny tytuł, w jaką mamy zagrać, a my właśnie w nią zagramy. No to czekamy na 700 lajków i Was pozdrawiamy. Pa, pa! Pa.